Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam materiał o tytule 5 najlepszych ćwiczeń na pośladki tylko i wyłącznie z hantlami lub jeżeli nie macie dwóch z jedną hantelką. Zapraszam do oglądania. Moi kochani, najdrożsi widzowie, ostatnio wrzuciłem na kanał YouTube w sekcji społeczność ankietę, jaki materiał chcecie, abym nagrał w najbliższej jakby przyszłości. I spośród klatki piersiowej, pleców, brzuchów, nie wiem, ramion, wybraliście znowu pośladki, więc dziś czas przedstawić 5 bardzo dobrych, skutecznych, efektywnych ćwiczeń na mięśnie pośladkowe, które jesteście w stanie wykonać w warunkach domowych, mając tylko i wyłącznie jedną sztangielkę, ewentualnie parę hantli. Zaczynamy. Oczywiście na początku musicie się odpowiednio rozgrzać, parę minut trucht w miejscu, delikatny skip A, skip B, tak żeby stawy były odpowiednio przygotowane do większych wyzwań. Skupcie się na stawie biodrowym, stawie kolanowym i skokowym, bo właśnie te trzy stawy będą głównie uczestniczyć w treningu dolnych partii mięśniowych. Pierwszym ćwiczeniem, które dzisiaj wykonamy, jest tak zwany, uwaga, skater squat. Ćwiczenie, które po części przypomina zakrok, taki wykrok do tyłu, ale tutaj będziemy chcieli jak najdłużej oporować tym napięciem mięśni, kiedy będziemy ciałem schodzić do dołu. Polecam podłożyć sobie jakąś poduszkę pod kolano, nogi, która będzie z tyłu, żeby po prostu nie uderzać stawem kolanowym w twardą podłogę. Naszym zadaniem jest usztywnić tułów, mając napięty brzuch i proste plecy, schodzić do dołu, lekko cofając biodra, lekko pochylając tułów i jak najdłużej utrzymujemy to napięcie, dopóki nie spadniemy, kolokwialnie mówiąc, na podłogę. Ćwiczenie wygląda niepozornie, ale jest naprawdę wymagające, a przede wszystkim aktywuje znakomicie dolne rejony mięśnia pośladkowego wielkiego, czyli tam, gdzie nasz pośladek łączy się z tylną częścią uda. Oczywiście popracuje tutaj również mięsień czworogłowy uda, delikatnie dwugłowe, czyli ogólnie grupa kulszowo-goleniowa, ale dół pośladka, nawet delikatnie bok, ponieważ jest to ćwiczenie na jednej nodze, gdzie pośladkowy, średni i mały pracują, również będą odczuwalne. 3 serie po 10 powtórzeń na każdą stronę i po minucie, maksymalnie 90 sekundach przerwy, przechodzimy do drugiego ćwiczenia, którym będzie to tak zwany martwy ciąg na jednej nodze, jaskółka. Nie ukrywajmy, jest to ruch wymagający pewnej koordynacji, równowagi ciała, tego czucia mięśniowego, żeby po prostu nie chwiać się jak chorągiew na wietrze. 3 serie po 8 powtórzeń, takie jaskółki na jednej nodze, będzie to znakomity wybór do tego, aby aktywować mięsień pośladkowy wielki, w szczególności w fazie ekscentrycznej, czyli rozciągnięcia, także grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda i również bok i górę pośladków, czyli mięśnie pośladkowe średnie, ponieważ warto zaznaczyć, że te będą zawsze pracować, kiedy wykonamy ćwiczenie na jednej nodze, ponieważ ich funkcją jest stabilizacja miednicy. Trzymamy hantle w rękach, może być jedna, mogą być dwie, może być przytulona do klatki piersiowej, może być z ramionami wypuszczonymi do przodu. Tak samo w sytuacji, kiedy wykonywaliśmy skater squat. Ćwiczenie jest o tyle męczące, że wykonujemy raz jedną, raz drugą stronę, ale podkreślam, że właśnie ćwiczenia unilateralne są świetnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o warunki domowe, gdzie nie mamy do wyboru jakiejś, nie wiadomo, dużej ilości obciążeń, ciężarów, sprzętu. Wtedy trzeba dociążyć swoje pośladki wagą ciała, tak? Masą ciała, tak? Także od razu tutaj podwójnie zadziałamy na mięśnie
pośladkowe. Po odpowiedniej przerwie przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i polecam tutaj ruch a la Bistance Hip Thrust, czyli taki ruch pomiędzy hip thrustem obu nóż, a hip thrustem na jednej nodze, który jest często bardzo wymagający. Kładziemy sobie hantle na nodze tego pośladka, z którego będziemy wypychać biodra. Drugą nogę wypychamy delikatnie do przodu, ustawiamy ją na pięcie. Druga jest mocno zaparta podeszwą o podłogę. Oczywiście opieramy się o coś wygodnego, może być to łóżko, może być to krzesło jakieś stabilne z jakąś poduszką, żeby nas nie uwierało w plecy. I naszym zadaniem jest wypychanie, prostowanie stawu biodrowego tak, aby akcentować mocno pracę mięśnia pośladkowego wielkiego. Ćwiczenie na dobrym czuciu mięśniowym naprawdę potrafi być efektywne i fantastycznie kształtować, ujędrniać mięśnie pośladkowe. Znów powiecie, ćwiczenie jedno nóż, tak, ale jest to świetny wybór, pomęczycie się trochę, ale wasze pośladki w przyszłości podziękują. Jeżeli dobrze wyczujecie tą pracę, te ruchy typu hip hinge, czyli prostowanie i zgięcie bioder, wasze pośladki będą z was dumne i oczywiście w przyszłości będą wyglądały bardziej okazale, będą bardziej jędrne, odstające, a przecież tego tutaj sobie życzymy. Trzy serie po 12 powtórzeń i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, którym będą wykopy, tak zwane ośle wykopy z hantlą, którą sobie włożymy, że tak powiem, pod kolano, w ten dół kolanowy, kiedy zginacie kolano, kąt prosty, tworzymy taki, wtedy możemy sobie taką kieszeń wyprodukować, że tak powiem, na to, żeby włożyć tam hantlę, żeby to było stabilne, żeby nie uciekała i wykonujemy wykopy 15 na jedną stronę, 15 na drugą, w takim klęku podpartym na ramionach, może być na przedramionach, jak taki piesek i skupiamy się na tym, aby wypychać nogę do sufitu, ale nie za bardzo tak, żeby przeprostować kręgosłup, tylko tak, aby napiąć mięsień pośladkowy nogi, która właśnie w tą hantlę jest wyposażona. Fajne ćwiczenie, które pozwala nam przy dobrym czuciu mięśniowym skupić się na tej pracy mięśnia pośladkowego wielkiego, delikatna rotacja w stronę zewnętrzną nie będzie tutaj błędem, zaktywuje dodatkowo bok i górną część mięśni pośladkowych, brzuch napięty, plecy proste i unikamy tutaj wygięcia w kręgosłupie, czyli tak zwanej pogłębionej lordozy. I chciałbym tutaj zauważyć, że oczywiście, jeżeli macie tylko jedną hantelkę, to ten trening będzie trochę ograniczony, bo w jednym ćwiczeniu przydałaby się większa, w drugim mniejsza i to trochę będzie problematyczne. Ale jeżeli macie już hantle regulowane, to możecie ten ciężar sobie zmieniać w zależności od trudności, intensywności danego ruchu, w którym się czujecie lepiej, w którym jesteście w stanie po prostu sprogresować i wyczuć jeszcze lepiej swoje pośladki przy większym udziale kilogramów działających na nie. Jeżeli macie parę hantli, to w niektórych ćwiczeniach możecie oczywiście skorzystać z jednej i z drugiej sztangielki, wtedy mocniej dociążając swoje mięśnie pośladkowe. Co to byłby za trening, gdybyśmy na końcu nie zrobili jakiegoś rodzaju odwodzenia, ponieważ pamiętajmy, że pośladki przede wszystkim prostują staw biodrowy, ale również odwodzą nogę do boku, także funkcja odwodzenia również będzie w jakiś sposób istotna, jeśli chodzi o to, aby te pośladki rozwijać. I wrzucimy sobie tutaj według mnie najskuteczniejszą wersję ćwiczenia na bok i górę pośladków, czyli pośladkowy średni mały, czyli odwodzenie w podporze bokiem. A że mamy do dyspozycji hantlę, to kładziemy ją sobie na udzie, które jest bardziej skierowane ku górze i właśnie dociążając te udo, podpierając się mocno bokiem, napinając mięśnie skośne brzucha, bark, łokieć tworzą jedną linię, unosimy tą nogę do góry, w ogóle nie ruszając resztą ciała, tylko skupiamy się na tej nodze, wtedy ten pośladkowy wykona swoją pracę. Po wykonaniu 15 powtórzeń zmieniamy stronę od razu, bez żadnej przerwy i również wykonujemy 15 ruchów na drugi pośladek. I to ćwiczenie wykonane bez żadnych przerw, czyli raz lewa, raz prawa, znowu lewa, prawa, w trzech seriach daje naprawdę solidnie popalić. Powinniście czuć takie grzanie, takie napięcie z boku pośladka, z pobocznej części uda, tej zewnętrznej, jest to normalne. Skośny brzucha będzie tutaj stabilizował sylwetkę, ponieważ powinniśmy zachować proste plecy i brzuch napięty. Głowa oczywiście jest przedłużeniem
kręgosłupa. Te 5 ćwiczeń wykonane 2-3 razy w tygodniu to będzie fajna opcja dla osób, które trenują w domu, żeby rozwijać swoje mięśnie pośladkowe, ale oczywiście nie kłamiąc tutaj, nie koloryzując, nie bajerując, od razu muszę zaznaczyć, że jeśli chcecie mocno rozwijać, tak naprawdę profesjonalnie rozwijać swoje mięśnie pośladkowe, to w pewnym momencie większy ciężar będzie konieczny, większe możliwości, sztangi, kettle, maszyny, różne obciążenia. No po prostu trzeba będzie tu pokombinować, ponieważ w pewnym momencie ten bodziec domowy stanie się po prostu niewystarczający. Ale dla osób, które nie mają możliwości uczęszczać na siłownię, czy też mieszkają daleko po prostu gdzieś z dala od prawdziwych klubów fitness, takie rozwiązanie jest dobre, na pewno jest to lepsze niż nic nie robienie. Wasze pośladki również mogą być jędrne, odstające, fajne, no ale niekoniecznie będą ogromne, ponieważ na to jest potrzebny większy ciężar. Również ten trening sprawdzi się dla osób po prostu początkujących. Dajcie znać, jaki materiał, jakie ćwiczenia z hantlami nagrać w przyszłości, w następnym tygodniu. Wrzucę ankietę, oczywiście wy będziecie decydować, będziecie mieli realny wpływ na to, co pojawi się na kanale. Prawdopodobnie będzie cała seria wszystkich ćwiczeń na wybrane partie mięśniowe z hantlami. Potem będzie pewnie FBW z hantlami na całe ciało. Pamiętajcie również, że na tym kanale, na naszym kanale, czyli właśnie tym, jest już lista trening z hantlami na wszystkie partie mięśniowe, ale myślę, że po 2-3 latach warto ją odświeżyć i wrzucić jakieś nowości, jakieś ciekawe, nowe alternatywy. Oczywiście niektóre ćwiczenia będą powtarzały się, ponieważ no nie wymyślimy jakichś cudownych, magicznych, nie wiadomo, nieznanych ćwiczeń. Dziękuję za uwagę, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, które ćwiczenia z tych wymienionych dzisiaj Wam wchodzą najlepiej. Klikajcie dzwoneczek, udostępniajcie ten materiał dalej, aby każdy wiedział, jak porządnie trenować pośladki w domu, ponieważ te ćwiczenia wszechstronnie zaktywują Wasz tyłek. Dziękuję za uwagę, do celu z pasją, cześć!